Zrozumiano? Odbiór! Idzie zmiana pogody. Ładnie się to wszystko zaczyna. Co mamy robić, kierowniku? Macie zaliczyć kibel w ścianie i przeczekać noc. I walić do góry później, jak będzie dobrze. A jak nie, to wracać i czekać. Zrozumiano? No to trzymcie się, chłopaki! Bobby, kibel całą noc się szykuje. Mamy kopać jamy. Co proponujesz? Jeżeli zaliczymy kibel, to cały styl alpejski idzie w zapomnienie. Ale rozumiesz, o co chodzi? Rozumiem. Przyjdzie defrecha, hibernacja, omamy i wtedy co najwyżej to możemy dezerterować na dół, jeść sobie co najwyżej kimlany. Przeczekamy 5 godzin i wtedy będziemy wiedzieć, co robić. No Bobby, szkoła Pałkiewicza się kłania. Hibernacja to przyszłość. Bobby, gdyby obniżyć nasze temperatury ciała o 2 stopnie, bylibyśmy 2 razy dłużej. Nie, no chłopie, to są już szczyty. To jaki mam śpiwór. Cały dziurawy. Ja mam się po tym zagrzać, czy to jest porwane? Nie wytrzymał presji. Szwem opuściły. Kurde, musiałem zabrać śpiwór kierownika. Podziel się śpiworem. Bobby, dzielić to się można na nizinie, a nie w górach, gdzie panuje inna etyka. Nie licz, że ci przyjdzie tu naiwnie mamusia z gorącą herbatką. Przecież żartuję. Wypadło na mnie. Wiem, jak się sprawy mają. Stronger. Co tam znowu? Jak byłem u Felczena na chacie, to odniosłem wrażenie, że większość wyposażenia w jego mieszkaniu to pochodzi z fajansu. Łóżko, meble, a telewizor to już na pewno. Daj spokój! Spać mi się chce! Bobby, nie zostawia plecaka! Nie zostawia plecaka, Bobby! Tu baza! Zgłoście się, żyjecie? Co się z wami dzieje? Odbiór! Kierowniku! Są plecaki! O czym wy mówicie? Jakie plecaki? Co tam się u was dzieje? Bobby, wędrówki! Zróbcie sobie zastrzyki z adrenaliny! I w górę! Koniec kibla! Dobra, dzięki! Dobra! Bobby! Dobra! Dobra! Zastrzyk! Dobra! Rozumiem! Widzę was! Uważajcie, wchodzicie w strefę śmierci! Uważajcie jeden na drugiego! Tlenu mało będzie! Słyszycie? Tlenu mało będzie!
Adamowi! Klęną jej! Macie idealną pogodę! Przyjdźcie na szczyt! Jesteście przed wierzchołkiem! Dzięki! Czujemy to! Dzięki! Bobby! Bobby! Stop! Siadaj! Zrobiłem trochę oddechu i waliły na szczyt! Wreszcie po tylu latach spełnią się moje marzenia! Ile lat z moich doświadczeń, poświęceń, wyrzeczeń. Daj spokój. Będzie dobrze. Zobacz, Bobby, niczego nie można być pewnym. Byłem na tylu wyprawach. Widziałem zamarznięte trupy. Tak było z Wasiliewem. Minęło. Wasiliewa zgubiła rutyna i pazerność. Prowadzał turystów na Everest. Listonoszy, cholera go wie, tam kogo jeszcze. Wiesz, Bobby, gdyby nie Wasiliew, to by mnie tu nie było. Dzięki niemu, dzięki temu makabrycznemu drogowskazowi żyję. Żyjesz? Bo jesteś dobry. Najlepszy. A najlepsi są zdobywcami. Reszta ginie. Odpada. Co będziesz robił, jak zdobędziemy od fanatyka? To, co zawsze chciałem robić. Wrzucę wspinaczkę, poznam jakąś ładną dziewczynę i będę jej opowiadał o tym, gdzie byłem, co robiłem. I będę jej o tym wszystkim opowiadał, powiedzmy, łowiąc ryby. Nie ma kobiet, które lubią łowić ryby! Bom, 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 bom! Stop! Zdobyliśmy mąż fanatyk. Teraz zejdziemy na dół do tej pieprzonej cywilizacji. To wiesz, co zrobimy? Książkę napiszemy. Będzie to bestseller. Rozumiesz, Bobby? Książkę napiszemy. Zbiór liryku Viva Demekum. Zaczepiemy kaskadę, a wtedy stanę przed kamerką, wezmę.